Polacy, którzy też mają swój wkład. No więc zanim się nad tym zastanowimy, proponuję, żebyśmy wyobrazili sobie tę sytuację wjazdu pociągu na stację La Ciotta. Przekazy są takie właśnie, że Seven Disky grał kafę w Paryżu, zebrana śmietanka towarzyska, prawdopodobnie zapowiada. Wszyscy czekają w napięciu, co to będzie. Kilkanaście filmów wtedy pokazano. Pokazano m.in. Wysier z fabryki, ten film, który chodzi za ten pierwszy film braci Lumière, ich zakład produkcyjny w Lyonie. Kamera stoi przed drzwiami, koniec zmiany, otwierają się drzwi, wychodzi tłum robotników, a wśród nich pies. Przykład, który ty bardzo lubisz przytaczać, z pewnego powodu. Bo ten, jakby to powiedzieć, dobry reżyser wie, że nie wolno wpuszczać na plan ani zwierząt, ani dzieci, bo zabiorą całą uwagę. I tutaj ten pies jest jedyną postacią, która wraca do fabryki, zanim się brama zamyka, pies się pojawia znowu i przemyka na podwórze. Więc prognostyk nie najlepszy. Wszyscy od razu chcą wiedzieć, co to jest za pies. No ale film trwa około minuty i już leci następny film. Niech to będzie ten wjazd pociągu na stację. Legenda miejska głosi, że kiedy pociąg zaczął się zbliżać do publiczności, kilka osób poderwało się i uciekło. Ja nie wiem, czy to jest legenda miejska, czy to jest prawda, czy tak było, takie było napięcie. Wiem, że tak mogło być, bo to rzeczywiście zaskoczenie. Ruch na ekranie, ruchomy obraz. Wprawdzie teraz mówi się, że bracia Lumière nie tyle chcieli ożywić obraz, ile wynaleźć telegraf, który by przekazywał ruchomy obraz, czyli tak naprawdę telewizję, a zatrzymali się na przystanku La Ciotta, na przystanku kino. W każdym razie ten film też ma wiele różnych legend. Jedna z nich jest taka, że ten film wynalazł plan ogólny, wynalazł plan bliski, średni, tak w ogóle transfokację, co jest o tyle zabawne, że kamera była nieruchoma, to obiekt się ruszał, a nie kamera, w związku z czym te wszystkie określenia, które są związane z ruchem kamery, są, jakby to powiedzieć, przedwczesne. Następny film, o którym warto pamiętać, to pierwsza komedia, pierwsza fabuła, powiedziałbym nawet, Polewacz Polany. To jest też powszechnie znana historia. Ogrodnik podlewa grządki, mały urwis staje na wężu, woda przestaje lecieć. Ogrodnik próbuje się dowiedzieć, co to jest. Chłopak cofa nogę, woda tryska w twarz ogrodnikowi. Ogrodnik rzuca węża, goni za urwisem i przyciąga go przed kamerę, daje mu klapsa. Gdyby sytuacja była prawdziwa, dokumentalna, to podejrzewam, że ogrodnik dałby chłopakowi te klapsy tam, gdzie go złapał. Nie przyciągał przed kamerę. A ponieważ chodziło o to, żeby przykładnie ukarać zbrodnię w cudzysłowie, to oczywiście mamy taką scenę. To jest pierwszy scenariusz, może koncept scenariusza. Tak czy inaczej, mamy do czynienia z pierwszą fabułą. Ale myślę, że wrażenie było nawet dużo potężniejsze niż to, które my przeżywaliśmy, widząc pierwsze filmy trójwymiarowe. Też to wrażenie było duże, ale tam po raz pierwszy zetknęli się z ruchomymi obrazami, prawda? Więc to był ten szok prawdopodobnie. Tak. W każdym kraju był jakiś wynalazca, który próbował wynaleźć kino, ożywić te obrazy. Polski wynalazca, Kazimierz Pruszyński, skonstruował kamerę, która nazywała się pleografem i to było na rok przed Lumière'ami. Nawet kiedy doszło do spotkania Pruszyńskiego z Lumière'ami, przedstawiano go jako tego, który był pierwszy. Ale o nim będziemy mówić jednak w drugiej części naszej audycji, proponuję. Teraz skoncentrujemy się rzeczywiście na braciach Lumière i na Thomasie Edisonie, który 5 lat wcześniej. Właśnie. Podstawowe pytanie jest, dlaczego jednak bracia Lumière, a nie Thomas Edison, są uważani za wynalazców kina. Po kolei było to tak, jeśli chodzi o kolejność wynalazków, tak? Zacznijmy od Thomasa Edisona, który był jednak pierwszy o kilka lat. W 1891 roku Thomas Edison opatentował dwa urządzenia. Jedno nazywało się kinetograf i był to jakby pierwowzór, prototyp kamery. Drugie nazywało się kinetoskop, czyli projektor. Dzisiaj byśmy powiedzieli raczej odtwarzać. Ale podstawowa różnica między wynalazkiem właśnie Edisona a braci Lumière była taka, jeśli chodzi o odtwarzanie filmów, że wynalazek Edisona był przeznaczony dla jednego widza. Tak, projektor, ten odtwarzacz, kinetoskop, to była taka skrzynia wielkości mniej więcej 1,20 m. Na górze był ekran wielkości dzisiejszego pudełka od papierosów i widz mógł się nachylić i zobaczyć obraz. Ten obraz był taki jak również u Lumière'ów.
bo to były najczęściej widoki miejsc nieznanych. Na przykład każdy chciał zobaczyć Paryż, a z drugiej strony w Paryżu każdy chciał zobaczyć Niagarę, więc to był ten repertuar podstawowy pierwszy. Rzucało się monetę 5 centów, niklowaną monetę 5 centów, stąd późniejsza nazwa niklodeon, i można było to oglądać. To było urządzenie na zasadzie fotoplastykonu, prawda? No, fotoplastykon dawał być trójwymiarowy, to myślę, że, ale to tak na pewno się wyglądało. Każdy miał swoją skrzynkę, nachylał się i oglądał. To być może ruchomy obraz był, ale nie było tego, co zostało uznane za specyficzne kina, za tę magię. To jest obraz, znaczy to jest odbiór zbiorowy. Odbiór zbiorowy dawał ekran. Ekran, który natychmiast, jak tylko się zorientował, Zwykle Edison natychmiast kupił do niego prawa i wyprodukował własny ekran, to dawało pewne możliwości finansowe, bo w takim salonie kinetoskopowym, których było mnóstwo już w ciągu kilku lat w Stanach, można było umieścić, nie wiem, 5, 6 do 10 tych aparatów. Natomiast na tej samej przestrzeni można było umieścić 100 krzeseł. I 5 centów to razy 5, no to fajnie, no. Tą palmę pierwszeństwa dostali Francuzi dzięki temu, że pierwsza historia filmu wydana w roku 1935 była autorstwa Francuza Georgesa Sadula. Więc na mościku, jeżeli ktoś był pierwszy z naszych, to natychmiast zrobimy wszystko, żeby ten pierwszy z naszych był pierwszy, naprawdę. Kino właśnie, to, o czym wspomniałeś, polega na tym, że oglądamy wspólnie, tak? Znaczy to jest fakt odbioru zbiorowego. Być może dzisiaj już mniej istotne, bo w końcu strażeli chodzimy tak. Na szczęście oglądamy filmy w domu na dużym ekranie, czasami w towarzystwie, czasami nie. No ale odbiór zbiorowy ma swoje dobre strony. Na swoją historię. Zatrzymajmy się jeszcze nad samym procesem tworzenia tych filmów, jak one powstawały, no i tych urządzeń, które właśnie zostały do tego zastosowane. Edison wybudował studio filmowe w roku 1954, nazwał je Czarną Mańką, bo Czarną Mańką nazywano karetki więzienne, które były wymalowane w środku na czarno. I to uznano, że to jest najlepsza dekoracja dla filmów i zaczęto kręcić filmy fabularne. Filmem fabularnym była opowieść o tym, jak trzech kowali formuje podkowę. Panowie walą młotami, wszystko jest fajnie, potem popijają, no, chłodzą się napojami, po czym jeszcze raz walą tę podkowę. To trwało kilkanaście sekund, no dajmy na 30 sekund. W roku 1896 Edison wpadł na pomysł, by przenieść na ekran sztukę Dowa Jones. Sztuka trwała 3 akty i mówiąc dzisiejszym językiem, była to opowieść o castingu wdowy, która szukała po prostu nowego męża, który będzie wsparciem dla niej i dla osieroconych dzieci. Pewna wersja Orzenku Godola, tak? No, to właśnie to, tak to było na scenie. W kinie natomiast trwało to około 30-40 sekund. Momentu zawarcia kontraktu, wpisania intercyzy, kiedy to pan poprawił wąsy i statecznym ruchem przytulił wdowę Jones, złożył na jej ustach siarczysty pocałunek. I tak to się zaczęło. I tak to się zaczęło. To są dokonania Thomasa Edisona. Oczywiście pamiętają Państwo geniusza, który między innymi skonstruował elektryczną żarówkę. A w Lacinie, jak wyglądało kręcenie filmu? Bracia Lumière prędziutko wysłali w świat swoich operatorów, którzy filmowali różne ciekawe miejsca. Filmowali przy pomocy kinematografu, który wynaleźli? W 1896. Czyli 5 lat po... To było tak, że wśród gości pierwszego pokazu był niejaki Georges Méliès, o którym wiemy, że był właścicielem Teatru Iluzji. Teatr Iluzji to nie tylko magik, który robi sztuczki, ale także wspaniałe urządzenia. Różnego rodzaju roboty, zapadnie, windy, no po prostu całe instrumentarium teatru romantycznego plus jeszcze kilka ciekawych konstrukcji. I Méliès obejrzał ten pierwszy pokaz, zachwycił się i zapytał, czy ten aparat jest do kupienia. Na co Antoine Lumière, ojciec wynalazców, odpowiedział, ależ drogi panie, to ciekawostka jednego sezonu, żadnej wartości handlowej nie ma.
związku z czym Méliès sam skonstruował swoją kamerę i zaczął kręcić filmy fabularne. Zanim się zabrał do fabuły, kręcił różnego rodzaju obrazki rodzajowe. Na przykład pewnego dnia stanął przed operą w Paryżu i kręcił ruch na placu opery. I kamera mu się zacięła, wszystko została naprawiona, znów kontrolowano zdjęcie, a kiedy wywołano negatyw, okazało się, że na plac opery wjeżdża omnibus trajfonny, który nagle zamienia się w karawan. Oczywiście będzie troszkę zorientował się, że w czasie, kiedy naprawiano usterkę, zmienia się sytuacja na placu i w tym miejscu, gdzie był omnibus, znalazł się karawan. I to było inspirujące dla niego, bo ale później zaczął wykorzystywać. Metafora ludzkiego losu. Tak. Będziemy o tym jeszcze mówić w drugiej części naszej audycji, a teraz chwila przerwy. Polskie Radio 24. Informacje dla przed mikrofonem Robert Kawka. Zaczynamy informacją z ostatniej chwili. W wieku 84 lat zmarła amerykańska aktorka, piosenkarka i tancerka Debbie Reynolds. Była matką Carrie Fisher, zmarłej dwa dni temu od twórczyni roli księżniczki Leji w Gwiezdnych Wojnach. Przyczyną zgonu Debbie Reynolds był prawdopodobnie udar mózgu. Sławę przyniosła jej rola w filmie muzycznym Deszczowa piosenka z 1952 roku. W 1964 była nominowana do Oscara za główną rolę żeńską w filmie Niezatapialna Molly Brown. Narkotyki o czarnorynkowej wartości blisko ćwierć miliona złotych przechwycili tyscy policjanci. Zatrzymano 5 osób, wobec 2 z nich zastosowano tymczasowy areszt. Jak mówi rzeczniczka Komendy Policji w Tychach Barbara Kołodziejczyk, zabezpieczono 4 kg amfetaminy i 4 kg marihuany. Można by przygotować z nich ponad 38 tysięcy dolarów amfetaminy oraz ponad 4 tysiące dilerskich porcji marihuany. Czarnorynkową wartość środków zakazanych szacuje się na kwotę blisko ćwierć miliona złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania i wprowadzania na rynek znacznych ilości narkotyków, grozili nawet 12 lat więzienia. Wieczorem w Rydze rozpoczęło się 39. Europejskie Spotkanie Młodych, przygotowane przez wspólnotę ekumeniczną TZ. Uczestniczy w nim około 15 tysięcy młodych ludzi. Do 1 stycznia pod hasłem Razem turujmy drogi nadziei chrześcijanie różnych wyznań będą się wzajemnie poznawać, dyskutować w grupach międzynarodowych, a wieczorami modlić się o pokój na świecie. Razem powitają Nowy Rok. Grzegorz Maciak. Spotkania organizowane przez wspólnotę TZ mają swój niepowtarzalny klimat, który przyciąga tysiące młodych. Najważniejsza jest atmosfera. To wyjątkowe uczucie trwać na modlitwie w ciszy z tysiącami ludzi z całego świata, modlić się wspólnie w intencji pokoju. Ale jest też bardzo dużo czasu na zwiedzanie miasta, na poznawanie kultury. Specjalne przesłanie do młodzieży skierował papież Franciszek, wykorzystując motyw przewodni spotkania, którym jest nadzieja, raz jeszcze zachęcił młodych, by nie dali się okraść z nadziei. Jezus zawsze stawia na przyszłość. Na jutro Jezus kieruje Cię ku nowym horyzontom. Nigdy do muzeum, przypomina Franciszek. Celem zgromadzeń europejskich jest niesienie nadziei. Niesienie nadziei, która daje nowe perspektywy, nowe spojrzenie. Zgadzamy do zdarnych chęciów. Do siebie nadzieję. Po raz pierwszy gospodarzem takiego spotkania jest kraj bałtycki Grzegorz Maciak. W tym roku, w 2016. W Rosji 16 osób oskarżono w związku z masowym zatruciem alkoholem metylowym. W Irkucku z tego powodu dotychczas zmarło 77 osób, a 11 nadal walczy o życie w szpitalach. Włodzimierz Pac. Wszyscy podejrzani są oskarżeni o produkcję, przechowywanie, przewóz lub zbyt towarów nieodpowiadających normom bezpieczeństwa. W tej sprawie zatrzymano 22 osoby. Kilkanaście dni temu w Irkucku doszło do masowego zatrucia się ludzi po wypiciu płynu do kąpieli o nazwie Bojarysznik. Zatrucie było wynikiem spożycia trującego alkoholu metylowego zawartego w płynie. Na stacji kolejowej Wrack w obwodzie irkuckim wczoraj wykryto kontener, w którym znajdowało się ponad Ciekawa, czy nasi słuchacze podjęli to wyzwanie. Tak, bo tak tutaj ten orgi i przyprawy, to tak czasem może odebrane jako właśnie takie bardzo ograniczające i smutne. A wcale nie, tak nie jest. Nie jest. U Hildegardy jest jej porządek, to staram się przekazać, czyli jest miejsce i na zboże, tutaj oczywiście króluje orgisz, jest miejsce na owoce, warzywa, na odpowiednie przyprawy, ale jak najbardziej do nas porządkuje, jak mamy traktować mięso i wobec tego, no to ono się nam już tam pojawiło jako składnik
pewnych potraw, no ale teraz tak to wybrzmiało zdecydowanie konkretnie, no i to się wiem, że podobało i tak smakowało ci, co próbowali się. No ale taki głos rzeczywiście z tamtych stron amerykańskich, że takiego tam nie ma, przecież to tam o, jest to proszę, kilka, tak? No ale to potrzebny też jeszcze ten indyk w naszej polskiej ziemi, dopiero jest to ten smak taki do końca jeszcze z odpowiednimi przyprawami. Tak, także mam nadzieję, że było troszeczkę Hildegardowo, a przez to zdrowiej. No i tak właśnie pozostając w tych takich jeszcze klimatach reagować. To wymagało specjalnego miejsca i rzeczywiście jest nie tyle pokazywał filmy w kinach, ile pokazywał w tym swoim Teatrze Iluzji, traktując to jako jedną ze sztuczek magicznych. Ale również te swoje filmy do Folie Bergère, do Teatru Rewiowego, gdzie pokaz filmu był jedną z atrakcji między występami komików, tancerek czy śpiewaków. I wobec tylko zrealizowany na specjalne zamówienie. Tam konserwował zegary, natomiast na tym samym dworcu Montparnasse miał swój sklepik z zabawkami zbankrutowany. Prawdziwa historia. W latach 30. odkryto Meliesa na tym dworcu Montparnasse i urządzono mu benefis. Tak, człowiek, który wynalazł kino, ale zbankrutował w roku 1916, po 20 latach jakby wrócił do sławy i do godnego życia. Przestał klepać biedę, zamieszkał w odpowiednim domu i przywrócono mu całą chwałę. Ale mówiąc o tym, że jest to, że Georges Méliès jest człowiek, który wynalazł kino, mamy na myśli, rozumiem to, że był to właściwie właśnie, że jest to pierwszy twórca tak naprawdę. No bo bracia Lumière czy Edison byli wynalazcami bardziej. On rzeczywiście stworzył fabułę, on stworzył opowieść filmową, prawda? Tam była fascynacja wynalazkiem samym, prawda? I to był ten ruchem. Czyli to był ten właśnie kolejny przełom. Georges Méliès to jest kolejny przełom w kinematografii. Bracia Lumière i Edison to był okres związany bardziej z samym w ogóle faktem wynalezienia, prawda? A potem już rozwój narracji, opowieści, to już zasługa Méliesa. Oczywiście jest pewnym uproszczeniem mówienie, że bracia Lumière to tylko technika i wynalazek, bo przecież oni też stworzyli pierwsze opowieści, tylko bardzo krótkie. No one były, po prostu sygnalizowały możliwość opowiadania na ekranie, prawda? Od razu powiedzmy sobie tak, że te pierwsze filmy były realizowane na małych szpulkach, na grubej folii i po prostu mogły trwać 30-40 sekund, bo odbywały się bez scenariusza. Później folia zaczęła cienieć i na szpulkę wchodziło więcej. W efekcie dzisiaj tradycyjna szpula filmowa ma około 300 metrów, 11 minut filmu. Natomiast te długości zaczęły się kształtować gdzieś już na początku XX wieku. Ale najważniejszym pytaniem, po co jest kino? Co ciekawe, jakby nikt się nie zastanawiał, bo najpierw to dla Lumière'ów, to już mówiliśmy o tym, że Antoine Lumière powiedział, że to ciekawostka jednego sezonu. Kiedy Lumière'owie zobaczyli, że ludzi fascynuje ruch, to wysłali swoich operatorów w różne zakątki świata, którzy przywozili coraz to ciekawsze filmy, coraz ciekawsze miejsca sfilmowane. I ludzie na to przychodzili. Inni twórcy zaczęli filmować powieści sztuki teatralne. A jeszcze zaczęli się zastanawiać, po co nam to kino. Wśród takich ludzi był Polak, Bolesław Matuszewski. Bardzo ciekawa postać. Przypisuje mu się między innymi to, że był nadworny fotografem na dworze Romanowych w Petersburgu i sfilmował koronację
Mikołaja II, ale też był autorem bardzo ciekawego filmu, który nosi tytuł Wizyta francuskiego prezydenta Faure w Petersburgu. Co jest bardzo ważne, Otto von Bismarck, kanclerz Niemiec, twierdził, że prezydent Francji nie oddał właściwego honoru sztandarowi rosyjskiemu, że Faure salutował do kapelusza zamiast wziąć cylinder. No ale okazało się, że Matuszewski nakręcił tę scenę i udowodnił, że wręcz przeciwnie, prezydent zachował się tak, jak powinien. Uchylił kapelusza przed sztandarem, pochylił głowę. I w tym momencie Matuszewski stało się głośny. To był rok 1897. W następnym roku, 1898, Matuszewski opublikował esej pod tytułem Nowe źródło historii.